Rozdział czwarty. Jednakże Maxwella wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odpadną od wiary. Zwracając uwagę na zbrodnicze natchnione wypowiedzi oraz nauki demonów, przez obłudę ludzi, którzy mówią kłamstwa, napiętnowanych w sumieniu jakby rozpalonym żelazem, zabraniających zawierania związków małżeńskich, nakazujących powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby były spożywane z dziękczynieniem przez tych, którzy mają wiarę i dokładnie znają prawdę. Wszystko bowiem, co Bóg stworzył, jest wspaniałe i niczego nie należy odrzucać, jeśli się to przyjmuje z dziękczynieniem, gdyż zostaje uświęcone przez Słowo Boże i modlitwę nad tym. Dzięki udzielaniu braciom tych rad będziesz wspaniałym sługą Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i szlachetnej nauki, za którą wiernie poszedłeś. Ale odrzucaj fałszywe opowieści, które bezczeszczą to, co święte, a są opowiadane przez stare kobiety. Natomiast ćwicz się, mając na celu zbożne oddanie. Albowiem ćwiczenie cielesne jest tylko trąbatka pożyteczna. Lecz zbożne oddanie jest pożyteczne we wszystkim, ponieważ zawiera obietnicę życia teraźniejszego oraz tego, które ma nadejść. Poświadczenie to jest wiarogodne i całkowite przyjęcie. Po to bowiem ciężko wszystko pracujemy i wytężamy siły, gdyż oparliśmy nadzieję na żywym Bogu, który jest wybawcą ludzi wszelkiego pokroju, zwłaszcza tych, co są wierni. Stale to nakazuj i tego nauczaj. Niech nigdy nie patrzy z góry na swoją wolność. Wprost przeciwnie. Dla tych, którzy są wierni, stań się wzorcem w mowie, postępowaniu, w miłości, w wierze, w nieskalanej czystości. Dopóki nie przyjdę, dalej przykładać się do usilnego czytania, do usilnego zachęcania, do nauczania. Nie zaniedbuj w sobie daru, który został ci dany poprzez zapowiedź i gdy grono starszych włożyło na ciebie ręce. Zastanawiaj się nad tymi rzeczami. Bądź nimi pochłonięty, aby twój postęp był jawny dla wszystkich. Stale zwracaj uwagę na siebie i na scenariusz. Trwaj przy tych rzeczach, bo to czyniące wybawisz zarówno siebie, jak i tych, którzy cię słuchają.